Proszę Państwa, jeszcze mamy dwa drugi z pierwszych pytań. Zmiana uchwały nr 21/230/11 Rady Miasta Krakowa z 3 lipca 2011 w sprawie ustalenia ceny i opłat za usługi przewozowe uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych komunikacji miejskiej realizowanych przez na obszarze gminy miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do tworzenia tego wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego z późniejszymi zmianami. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1004, pierwsze czytanie. Referuje pan dyrektor, bardzo proszę. Projekt prezydenta miasta Krakowa w sprawie zmian uchwały taryfowej. Główne propozycje zmian w taryfie biletowej, które zostały zaproponowane w niniejszym projekcie, to jest po pierwsze obniżenie cen biletów okresowych na dwie linie. Kolejny element to jest zastąpienie biletów okresowych biletnych na jedną linię biletem na dwie linie, który otrzymuje nazwę na małą sieć. W ramach tego biletu pasażer będzie mógł korzystać z dwóch dowolnie wybranych linii, a dokładnie korzystać z tras, po których te dwie wybrane linie kursują. Kolejny element to udostępnienie uczniom biletu semestralnego. Do tej pory ten bilet był dostępny wyłącznie dla studentów i dodatkowo wydłużenie okresu ważności tego biletu ze 140 do 150 dni. Kolejna rzecz to rozszerzenie oferty zintegrowanego biletu w systemie przewozu regionalnego komunikacja miejska w Krakowie. I ostatni element to podwyższenie cen biletów do kasowania. Jeżeli chodzi o pozostałe propozycje zmian w taryfie biletowej, to jest nowość wprowadzenie promocyjnej ceny biletów specjalnych, sieciowych, imiennych na dużą sieć przy dokonywaniu zakupu jednorazowo co najmniej 50 sztuk takich biletów. Do tej pory możliwość zakupu biletów w cenie specjalnej dotyczyło tylko biletów dla okaziciela w przypadku zakupu co najmniej 10 biletów. Następnie kolejna zmiana to rozszerzenie wykorzystania biletu dwuprzejazdowego, który od jakiegoś momentu już funkcjonuje w Waszym mieście. Do tej pory na podstawie tego biletu mogła jechać tylko i wyłącznie jedna osoba. Teraz będzie to możliwe, możliwy taki przejazd dla dwóch osób, czyli dwie osoby będą mogły taki jeden bilet sezonowy zainstalować. Kolejna rzecz to rozszerzenie możliwości skorzystania z biletu rodzinnego, weekendowego, nie tylko przez rodziców z dziećmi, ale również przez opiekunów z dziećmi. I ostatnia rzecz, rozszerzenie uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla dzieci z rodzin wielodzietnych, które płacą podatki w gminie miejskiej i prawa. Teraz przejdę do zmian cen poszczególnych biletów. Tak jak powiedziałem, te zmiany dotyczą przede wszystkim biletów jednoprzejazdowych, czyli tych do kasowania. Podam tylko zmiany w cenie biletów normalnych, bilet drogowy stanowi 50% tej wartości. Jeżeli chodzi o bilety jednoprzejazdowe dla jednej osoby, obowiązujące w strefie pierwszej, wzrost ceny z 3,20 na 4 zł. W strefie pierwszej i drugiej wzrost z 3,40 na 4,20. Jeżeli chodzi o bilety grupowe do 20 osób, to tutaj w przypadku biletu ważnego w strefie pierwszej wzrost z 30 zł do 36. Natomiast bilet obowiązujący w strefie pierwszej i drugiej z 38 do 46. Kolejna grupa biletów, bilety czasowe, bilety 15-minutowe, które obowiązuje tylko w strefie pierwszej, wzrost z 2 zł na 3 zł. Bilet 30-minutowy obowiązujący również tylko w strefie pierwszej, wzrost z 3,20 na 4 zł. Bilet 60-minutowy obowiązujący w strefie pierwszej i drugiej, i również bilet, który można kupować u prowadzącego pojazd z 4 zł na 5. Bilet 90-minutowy obowiązujący w strefie pierwszej i drugiej z 5,20 na 6 zł. Bilet 24-godzinny obowiązujący w strefie pierwszej z 12 zł na 15 i obowiązujący w dwóch strefach z 16 na 20 zł. Bilet 48-godzinny obowiązuje w strefie pierwszej tylko z 20 zł na 24. Bilet 72-godzinny
obowiązującej strefy pierwszej z 30 zł na 36. Bilet 7-dniowy obowiązujący strefy pierwszej z 40 na 48. Obowiązujący w dwóch strefach z 52 na 62 zł. Bilet weekendowy rodzinny obowiązujący w dwóch strefach z 15 zł na 16. Bilet dwuprzejazdowy dwukrotnego pasowania obowiązujący w strefie pierwszej z 6 zł na 7,60. W strefie pierwszej i drugiej 6,40 na 8 zł. To jest tyle, jeżeli chodzi o propozycję cen biletów do kasowania. Propozycja cen biletów okresowych. W przypadku biletu na dwie linie. Cena zostaje zmniejszona w przypadku biletu normalnego, czyli tego nabywanego po raz pierwszy z 67 zł na 66. Natomiast w przypadku biletu miejskiego, czyli tego, który tak naprawdę jest kupowany przede wszystkim z 64 zł na 60. To dotyczy strefy pierwszej. W strefie pierwszej i drugiej bilet ważny nie zmienia ceny. Bilet normalny na 72 zł, bilet miejski 78. Jeżeli chodzi o bilet na dużą sieć, też nie następuje zmiana w cenie, czyli to jest w strefie pierwszej 94 zł, bilet normalny 89 zł, bilet miejski. W strefie pierwszej i drugiej 144 zł, bilet normalny, 140 zł, bilet miejski. Tak samo bilet miesięczny, bilet sieciowy na właściciela, również cena nie jest zmianie, 150 zł, strefa pierwsza, 200 zł, obydwie strefy. Roczny socjalny bilet seniora, także cena pozostaje bez zmian, 120 zł. Zmiana następuje w przypadku miesięcznego biletu aktywizującego dla osób bezrobotnych. Tutaj jest zmiana z 50 na 60 zł. Szacuje się, że w wyniku tych zmian, które zostały zaproponowane w taryfie biletowej, mogą zostać uzyskane dodatkowe dochody do budżetu miasta w wielkości około 40 milionów złotych netto. Jest to bardzo istotne, ponieważ ten dodatkowy dochód spowoduje, że wskaźnik pokrycia kosztów usług, które są organizowane w ramach komunikacji miejskiej w Krakowie, przychodami osiąganymi ze sprzedaży biletów wyniosą około 65%. Dziękuję. Dziękuję panie dyrektorze. Proszę państwa, czy mamy jakieś stanowiska komisji? Na razie nie ma, widzę, ale mamy już stanowiska klubów radnych. Bardzo proszę, pan radny przewodniczący klubu Platformy. Bardzo proszę, przygotuje się pan radny Rafał. Panie przewodniczący, proszę państwa, mógł się dowiedzieć, jak się uruchamia tę lampkę tutaj. Proszę? Jak się uruchamia tę lampkę tutaj. Proszę uruchomić lampkę panu. Można jakoś oświecić w pół. Przepraszam, że wyszło z kartki, ale nie dostało się danych dotyczące mojej liczby zakupowanych biletów. W związku z tym nie chciałbym tutaj wprowadzić nikogo w błąd. Proszę państwa, na temat zaproponowanych przez pana dyrektora ogólnie na temat podwyżki i zmian taryf biletowych trzeba spojrzeć zdecydowanie szerzej niż tylko na samą różnicę w cenie między tym, co jest dzisiaj, a tym, co ewentualnie miało być od nowego roku. Pozwolę sobie przybliżyć kilka danych, które pokazują ogólny problem, jaki jest z komunikacją zbiorową w Krakowie. W 2008 roku zakupiono 50 milionów biletów jednoprzejazdowych w Krakowie. W roku 2012, czyli w tym, który w tej chwili jest, do roku do września i do końca roku to jest 24,5 miliona biletów, czyli dokładnie połowa. Jeśli chodzi o bilety czasowe, to 7,5 miliona w roku 2008 do 34 milionów w tym roku. Już tutaj widać, że mamy zdecydowany odpływ klientów, którzy korzystają z biletów jednorazowych. Natomiast mamy mocny wzrost, bardzo mocny wzrost na biletach czasowych. Przypomnę, że Rada Miasta wprowadziła bilet 15-minutowy, który realnie dzisiaj zabija bilet jednoprzejazdowy. Znaczy, widać, że klienci to w liczbie takiej kilkudziesięciu milionów osób przechodzą na ten bilet. 34,5 miliona zakupionych biletów czasowych, z czego ponad 20 milionów to są bilety 15-minutowe. A jeżeli się spojrzy w tym samym okresie czasu, w latach 2008 do 2012 na bilety okresowe, to mamy sytuację stagnacji.
1,980 tysięcy osób kupiło w 2008 roku bilet okresowy i ta sama liczba klientów zakupiła bilety, ta sama liczba biletów została zakupiona w roku 2012. Co to pokazuje? To pokazuje, że mamy zdecydowany odpływ klientów od biletów jednorazowych, a więc tych, które przynoszą relatywnie wysoki dochód do budżetu i mamy stabilną liczbę klientów abonamentowych, którzy dają największy dochód do budżetu. Bo gdyby Państwo spojrzeli na tabele, które pokazują, jakie są przychody z poszczególnych obszarów, to widać, że bilety jednorazowego kasowania, próbowe i całe, w tym roku dadzą dochód około 50 milionów złotych. Natomiast bilety miesięczne, abonamentowe, 126 milionów złotych. To jakby zdecydowanie widać, który bilet jest bardziej stabilizującym biletem dla MPK i dla budżetu gminy, a który jest biletem mniej bezpiecznym. Widoczne przepływy są bardzo odczuwalne dla budżetu generalnej komunikacji, ponieważ ten bilet tańszy staje się biletem powszechnego usługi, co naturalne mieszkańcy chce wydawać mniej. Natomiast warto to zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Mamy dwa spadki liczby zakupowanych biletów. O ponad milion sztuk z roku 2008 do 2009 i blisko milion sztuk, dokładnie 900 tysięcy z roku 2011 na rok 2012. Najprawdopodobniej ten drugi spadek jest związany z podwyżką, która miała miejsce w zeszłym roku. Cena zarobkowana przez ZIKIT jest niebezpieczna z kilku względów, między innymi dlatego, że 4 zł za bilet to jest już zdecydowanie więcej niż cena parkowania w strefie płatnego parkowania w mieście. Czyli klient, który chce przyjechać załatwić sprawę, musi liczyć koszt dla zwykłego sklepu. Jeżeli na przykład ma dwie sprawy do zlecenia w strefie, musi kupić bilet w jedną stronę, czyli płaci 4 zł, załatwia swoje sprawy i wraca do siebie drugie 4 zł, czyli 8 zł. Jeżeli zdecyduje się na jazdę samochodem, to za pierwszą godzinę płaci 3 postoju, a za drugą 3,5 czy 7,5 złotego. Czyli już ma tanie. Do tego chodzi komfort, klimatyzacja po ogrzewaniu, w samochodzie, a nie w oczekiwania tramwaj czy autobus. Ta podwyżka jest niebezpieczna z tego względu, że może zachęcić ludzi do dalszego odpływu od komunikacji z racji coraz mniejszej różnicy w cenach między opłatami wynikającymi z wjazdu do strefy, a komunikacją zbiorową. Już nie wspomnę o tym, że można przyjechać do strefy płatnego parkowania i zapłacić złotówkę za 20 minut. Czyli jeżeli ktoś ma sprawę jedną, na przykład złoży dokumenty ludzi, przyjeżdża, wykupuje 20 minut, wpadnie dokument na dziennik podawczy, wychodzi i wyjeżdża. Kosztuje go co złotówkę, plus kosztuje. Natomiast tutaj chciałbym również zauważyć coś, co jest bardzo niepokojące. To jest wzrost kosztów usług przewozowych. W roku 2009 kupowaliśmy usługi przewozowe za 333 miliony. W tym roku mamy 381 milionów i to jest zdecydowany jakby dysprogresja, która pokazuje, że zakupujemy je coraz drożej. MPK zapłaciliśmy 368 milionów w tym roku i to jest systematyczny wzrost od kilku lat, a więc te koszty nam rosną obsługi komunikacyjne. Tymczasem wzrost Mobilisa to był raptem z ciągu ostatniego roku, z roku 2011 na 2012, z 12-12,5 miliona. Ręż Mobilis obsługuje mniej linii, ale jakby ta skala wszystko jest mniejsza. Warto również zwrócić uwagę, że w okresie 2008-2012 sprzedaż biletów 22 milionów wzrosła na 256 milionów, co daje wzrost około 10-15%. Natomiast z roku 2008-2010 czyli tylko o 6 milionów złotych. Czyli te wzrosty sprzedaży są relatywnie nieduże. Czyli dość rosnących kosztach transportu w tym samym okresie czasu. Mówię o tym dlatego, żeby pokazać, jak rosną koszty, ale jednocześnie jak nie zastanawiać się rozsłowanie biletów. To samo dotyczy stawki pociągu kilometra, który dzisiaj jest prognozowany rok następny w wysokości 11,65 zł, a w roku 2008 wynosił latem 8,7 zł. To samo dotyczy wozu kilometrów, gdzie te stawki wzrastają z 5,84 na 7,72. Natomiast tutaj jest jakby jedna nadzieja. Znaczy w roku
końcem grudnia 2014 roku kończy się umowa na przejazdy autobusami na wozo kilometry podpisana między gminą a RPK. I naszym zdaniem ta kończąca się umowa powinna zostać objęta przetargiem na nową usługę sprzedaży wozo kilometry. Przetargi na te, które wybrał mobilizm, te, które zostały nierozstrzygnięte, wydaje się, że przed 2 lat, które wybrała spółka NPL Serwis, pokazują, pokazują, że można taniej wozić pasażerów w Krakowie. Mniejsze koszty przewozu to również mniejsze potrzeby podnoszenia cen biletów, a więc taniej dla klientów, ale to wymaga zorganizowania przetargu, a więc ryzyko, że nie wiem, a tego pytam. Przypomnę, że w wielu miastach w Polsce jeżdżą różne firmy przewożące autobusami mieszkańców, ale są również takie miasta, gdzie nawet tramwaje są nie tylko gminne, ale również prywatne. Jakie są dzisiaj największe wady komunikacji zbiorowej w Krakowie? Przepotężny tłok w autobusach, coraz częściej również tramwaje. Kompletny brak logiki w przesadzaniu przewożonych klientów z ruczaju. Te sytuacje gazetne stanę przed 2 tygodni na ruczaju, gdzie chyba źle oszacowano potoki ruchu, kierunki potoków ruchu z ruczaju w różne części miasta. I problem, który chyba wybuchnie w najbliższej przyszłości, to coś, co jeszcze dwa lata temu wydawało się szansą dla Krakowa, czyli remaszynizacja. Wydawało się, że zmiana systemu przewożenia pasażerów na przesiadkowy ułatwi życie, tymczasem jakby z takich oglądów i reakcji społecznych wygląda na to, że raczej będzie odwrotnie, a protest przy okazji próby zmiany przebiegu linii nr 8 z Bronowic do Cicha, dokładnie z Boku Pańskiego, którego jeździła osobka do Bronowic, w tej chwili ma propozycję do Cicha i protest, który ta zmiana powoduje, pokazuje, że remaszynizacja może być jakby takim pomysłem dla panu, który niekoniecznie zachęci pasażerów do jazdy komunikacją zbiorową, tym bardziej, że jak rozumiem, miała być wprowadzona przed zimą. Czyli ten pierwsze miesiące po zmianie to będą miesiące chłodu, ciapy, pluchy jesiennej, pluchy wiosennej, no i tego będą minusowych temperatur zimowych, jakby taki okres nie do końca sprzyjający tej sytuacji. Natomiast warto spojrzeć na bilety i na ich ceny i na sposób zachęcania mieszkańców do jazdy komunikacją zbiorową, ale jak już pokazało, prawie milion osób mniej z roku na rok pokazuje, że ma średnie gdzieś zachęcanie mieszkańców, czy w ogóle ludzi do korzystania z komunikacji zbiorowej. Jako na system naszym powiązany. Uważamy, że do sprzedaży biletów należy podejść w sposób taki bardziej kompleksowy. Znaczy zachęcać, żeby przy okazji zakupu biletów było na przykład tanie. Jak się kupuje dla rodziny, dla własnych dzieci, powinno być tanie dla osób uboższych, dla tych, którzy mają niższą, gorszą sytuację finansową. Powinny być większe zniżki dla osób, które kupują bilety na dłuższą. Ponieważ jakby fundamenty, jak już na początku pokazałem, są bilety okresowe. Czyli ktoś, kto kupuje bilet na rok, czy bilet semestralny, powinien mieć relatywnie większy rabat niż ten, który kupuje bilet co miesiąc, czy kupuje bilet jednorazowy. Myślę, że warto byłoby pomyśleć również o tym, aby wprowadzić więcej biletów długoterminowych, ale po atrakcyjniejszych cenach. Ponieważ to jest jednorazowa wpłata do budżetu gminy i te pieniądze już są w budżecie. Tak już możemy je nimi obracać, możemy je wydawać, a ktoś to kupuje, więc jeszcze. Czyli zachęcić, taki kilka zachęt dla proponowania mieszkańcom, ażeby mogli chętnie wyłożyć pieniądze raz, ale na dłuższy okres. To samo dotyczy różnych form sprzedaży. No, uważamy, że warto zainwestować w sprzedaż bardziej pośrednio, czyli za pomocą czynników elektronicznych, jakąś sprzedaż nieznaną. Czyli nie, że co roku w październiku mamy potężne kolejki na Podwalu, gdzie 200 metrów kolejki i ludzie oczekujący na zakup biletu. Tylko nie mogą sobie kupić przez internet, mogą sobie naładować kartę z danych, tak jak telefony tutaj do się dzisiaj ładuje. I kolejna sprawa to jest kwestia, i to jest to, że myślę, że warto się tygodnia to zrobić, propozycja, którą złożył przed chwilą pan dyrektor, likwidacji tej linii. Jeżeli elementy remaszynizacji zostają również w połączeniu linii na dłuższym dystansie, to warto zauważyć, że 500 000 biletów jest kupowanych na jedną linię. Czyli 500 000 razy klienci przychodzą do kas i kupują bilety na jedną linię. Odbieramy im tą propozycją wszystkim możliwość, proponując
bilet zdecydowanie tańszy, bo 14 zł 46 na 60. No nie jest to propozycja, która na pewno spotka się z akceptacją. Zresztą widać, że między innymi likwidacja połączenia jednoliniowego, czy biletu jednoliniowego powoduje jeden z większych problemów. W związku z tym, co powiedziałem, uważamy jako Platforma Obywatelska, że bilety wymagają jeszcze głębokiej analizy i te propozycje traktujemy jako wyjściowe, niekoniecznie są najlepsze. Te propozycje cen biletów zostały wyblindowane, być może nawet za dużo. I te niektóre zmiany, które są zaproponowane przez ZIPIF, skończą się tym, że obawiamy się, że będzie raczej odpływ klientów od komunikacji zbiorowej, a nie przypływ. I ten problem, który omawialiśmy kilka minut temu, dotyczący niskiej emisji, tej części, która podpowiadała spadek samochodowy, w żaden sposób nie będzie rozwiązywany, dlatego że komunikacja, o dziękuję, właśnie kończę. Właśnie rozłożyłem kartkę i kończę, dziękuję bardzo za poświęcenie podmiotu. I ten problem nie rozwiąże ta podwyżka, a wręcz to zmultiplikuje. Stąd myślimy, że zauważamy, że należy jeszcze się pochylić nad tą stawką proponowaną przez ZIKI w kierunku raczej jej obniżania i takich zachęt, które zachęcą klientów, czyli klientów komunikacji zbiorowej do kupowania biletów dłuższe okresowe. I Pani Przewodnicząca, mam prośbę, żeby w związku z tym zostało wystawić poprawek na wtorek przed sesją za 2 tygodnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No, bo... Tak jest. Przepraszam. Nie zauważył Pan zmiany. I proszę bardzo, Pan Radny Rachwał w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości również. Szanowni Państwo Radni, no ja jestem zaskoczony tak wymówienia jako przedstawiciel klubu tą wypowiedzią, no ale przecież była propozycja bardzo prosta. Macie Państwo większość, trzeba było na początku dzisiejszego dnia wycofać ten projekt, bo te argumentacje, które w tej chwili podzielam, powinny do tego wniosku dojść. Państwo powinni wycofać ten projekt, bo on jest jakby nie przygotowany od strony analizy ekonomicznej. Stanowisko klubu PiS w sprawach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa według druku nr 1004. Klub Prawa i Sprawiedliwości jest przeciw planowanym podwyżkom cen biletów w komunikacji miejskiej od 1 stycznia 2013 roku w przedstawionej wysokości w projekcie uchwały. Chcemy przypomnieć, że w tym roku już parę miesięcy temu dokonaliśmy znacznej podwyżki cen biletów. Przypomnę, tak tylko 30-minutowe z 2,80 na 3,20, godzinny z 3,60 na 4 zł. I przy wprowadzeniu podwyżki w tym roku padały argumenty. Jest to znaczna podwyżka, a jeżeli będzie następna, to tylko o planowany procent inflacji. Taka była argumentacja. Inflację mamy około 4%, natomiast teraz w przedłożonej uchwale mamy bilety o podwyżce około 20%. Prosimy zatem Pana Prezydenta o przedstawienie szczegółowej analizy finansowo-kosztowej uzasadniającej wysokość obecnych podwyżek biletów. Stawiamy pytanie, jakie poczyniono możliwe działania oszczędnościowe w funkcjonowaniu transportu publicznego w roku 2011 i za okres od stycznia do września 2012. Zdaniem wielu mieszkańców za podwyżkami nie idzie racjonalizacja kosztów transportu miejskiego. Dalej są, co kolega już wspomniał wcześniej, są przepełnione autobusy i tramwaje, przeciekające wiaty, przystanku i tym podobnie. Jesteśmy jako klub przeciw likwidacji biletów okresowych na jedną linię. Są to bilety popularne, z którego korzystają pracownicy małych firm, ludzie starsi, młodzież szkolna, studencka. Propozycja nowego biletu na dwie linie to kilkanaście złotych więcej dla osób, które dotychczas korzystają z biletu okresowego na jedną linię i chcą nadal z tej oferty korzystać. Propozycja podniesienia cen biletu jest niespójna, naszym zdaniem, z przyjętą przez gminę zasadą rezygnuj z samochodu i przesiądź się na autobus czy tramwaj. Planowane podwyżki z punktu obywatela, czyli ekonomicznego, z punktu ekonomicznego obywatela Krakowia, kieszeni krakowskiego obywatela i turysty, którego zachęcamy, aby przyjechał do Krakowa, do naszego pięknego miasta, podważają powyższą zasadę, bo są przeciwne z polityką ograniczania ruchu samochodowego w naszym mieście, szczególnie w centrum Krakowa. Biorąc powyższe, klub Prawa i Sprawiedliwości jest zdecydowanie przeciw planowanym podwyżkom cen biletów komunikacji miejskiej gminy Kraków w wysokościach przyjętych w projekcie uchwały nr 1004 z dniem 1 stycznia 2013. Dziękuję.
Dziękuję panu radnemu Laskowi. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Jako pierwszy Dominik Jaszkowiec. Który... Tak jest, proszę bardzo, zadamy samolot tym razem. Chciałbym się odnieść do tego zasadnego wystąpienia. Pan radny Rafał w wyniku wypisu mówił o poszukiwaniu oszczędności. MPK o poszukiwaniu możliwości cięć, żeby ograniczać koszty, aby nie trzeba podnosić biletów. I co do idei, ja się z tym nie zgadzam, 100%. To teraz mam pytanie. Dlaczego zagłosowaliście przeciwko likwidacji bezpłatnych przejazdów dla pracowników i dla rodzin pracowników MPK, które głosowaliśmy w przypadku tego roku? To było 5,5 tysiąca osób, kilka milionów złotych oszczędności dzięki temu ponieśliśmy, a wy mieliście przeciwko. Więc dlaczego teraz pan radny wychodzi i mówi, że PiS chce cięć oszczędności w MPK, a jak proponujemy oszczędności i cięcia i poprzez likwidację bezpłatnej przejazdów dla rodzin pracowników, to wygląda, że się przeciwko. Nie bardzo proszę. Pan doskonale wie, że sprawa biletów dla pracowników, w tym wypadku Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, to jest sprawa pomiędzy przedsiębiorstwem a pracownikami. Przepraszam bardzo, o tym stanowił wewnętrzny regulamin. Pan doskonale wie, to po pierwsze. Ale to jest po pierwsze. Po drugie, bo to zasada przyjęta od wielu lat. I uważaliśmy, że może należy dokonać weryfikacji, ale nie w trybie awaryjnym, natychmiastowym, który zaproponował pan prezydent. Dziękuję bardzo. Trwało 3 miesiące, więc to nie było. Pan awaryjny, bardzo proszę pan Dominik Jaśkowiec. Szanowni Państwo, stworzenie takiej oto wizji, że nie przyjmiemy podwyżki, nic się, jakiejkolwiek podwyżki, tak, nic się nie stanie. Będzie ustalone to, co Państwo tutaj sugerują, między innymi mieszkańcom, ratarzom, na wszystkim, jest nieprawdą, ponieważ koszty organizacji transportu publicznego niestety z roku na rok nadrożyją. Występuje w Polsce zjawisko inflacji, rosną ceny, w związku z tym rosną też koszty. Co się stanie? To trzeba mówić mieszkańcom. Otwarcie, jasno, jeżeli chcecie być Państwo w stosunku do nich. Co się stanie, jeżeli nie podniesiemy ceny biletów? Tak się lubi podwyżek, nikt chyba nie lubi podwyżek. Otóż stanie się jedna rzecz. Organizator transportu, czyli ZIKI, będzie musiał zmniejszyć liczbę kursów autobusów, tak zwanych wysokilometrów, kursów tramwajów. Co to spowoduje? No, każdy, który jechał zatoczonym autobusem i każdy, który podróżuje tym autobusem często, jak to na przykład taki wróci zajęcia, wie, jak wygląda komfort jazdy w kursu. W związku z tym, jeżeli będzie mniej autobusów, mniej kursów, będzie jeszcze gorzej na przejeździe po Krakowie. Sytuacja już nie jest dobra, już jest fatalna. W związku z tym nie jest prawdą, że jeżeli nie przyjmiemy podwyżki, nic się nie stanie. Otóż stanie się, będzie jeszcze więcej kroków, jeszcze gorzej będziemy jeździć. I to jest, i o tym trzeba mówić. Państwo podchodzicie w sposób populistyczny do tego. Mówicie, nic się nie stanie, jak pracowna z prezydentem się porozumieli, są podwyżki. Nie, nie lubię podwyżki, będzie postawione. Nie będzie postawione. I to jest problem. Dlatego podwyżka jest potrzebna. Podwyżka jest potrzebna racjonalna i podwyżka, która będzie, która nie będzie, czy też będzie w sposób łagodny traktować osoby, które korzystają z budżetu systematycznie. Będzie łagodnie traktować te gospodarstwa domowe, w których budżetach zakup biletów stanowi znaczny udział. I musimy rozmawiać o tym. Projekt prezydenta faktycznie nie spełnia tego warunku. Dlatego będziemy nad nim pracować i pracujemy. Chcę zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Że musimy, wykorzystując to, że zła umowa podpisana kilka lat temu dotycząca przewozów autobusowych i zagwarantowania monopolu niejednemu przedsiębiorstwu komunikacyjnemu na przewozy autobusowe, już niedługo się kończy. Obowiązuje na szczęście do grudnia 2014 roku. Więc o tym musimy podjąć wysiłki, także jako Rada, i przyjąć uchwałę, która zobowiąże prezydenta do tego, aby po roku 2014 wszystkie przetargi na pełną moc zamówienia autobusów odbywać w formie przetargu, którym głównym argumentem czy głównym kryterium powinna być cena. Autobusy niskopodłogowe, autobusy klimatyzowane i cena. Dlaczego? Dlatego, że dzięki temu ograniczymy koszty. Organizowany przetarg na drugiego przewodnika na Mobilis pokazał, że jest to możliwe. Ja myślę, że w takim podejściu osiągniemy poprawę
poprawę cen. Druga ważna rzecz, to kształtując taryfę biletową, musimy pamiętać o jednej rzeczy. To nie jest żaden banan. Musimy pamiętać o ochronie ludzi najuboższych. Stąd powinniśmy zmienić i popracować nad biletem socjalnym. Tworzy się taka koncepcja, rozmawiamy na ten temat, aby skorzystać się z bilet socjalny dla osób, które pobierają, czy też mają uprawnienia do pobierania pomocy społecznej. Państwo zaproponowaliście i wdrożyliście w zeszłej kadencji, że jest fatalną wizją. Stworzyliście ultra tani bilet renciści emeryta. Założyliście, że wszyscy renciści są biedni i wszyscy renciści mają niskie emerytury. To jest złe podejście do sprawy. Trzeba pomoc społeczną obniżki kierować do osób faktycznie potrzebujących. Przecież wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że na przykład byli oficerowie Służby Bezpieczeństwa mają dalej wysokie emerytury, wprawdzie platforma je obniżyła, ale dalej one są wysokie. Wiemy o tym, że duża część osób, która była pracowała na stanowiskach dyrektorskich, również ma duże emerytury, więc po co tworzyć dla nich ulgi socjalne? To jest bez sensu. Proszę wejść na... Tak, właśnie, właśnie ten dyrektor. Więc ulgi socjalne powinny być nakierowane na potrzebujących. I my będziemy w tym kierunku też proponować pewne zmiany. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Pan Sigalski, bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo. Ja myślę, że wszystkim nam zależy na tym, żebyśmy wprowadzili takie zmiany, które będą, no my też jakby bierzemy w tym udział, tak? My też jesteśmy uczestnikami komunikacji miejskiej, ale zależy nam na tym, żeby ten wzrost tych opłat czy podatków, bo dzisiaj jest taka scena, o której gdzie mówiliśmy dużo rzeczy na temat różnych podatków i podniesieniami, żeby było jak najmniej uciążliwe. My musimy Państwo też zrozumieć jedną rzecz, że no, trzeba podejść do tego w miarę konkretnie i szczegółowo, bo mówienie mówię teraz w kontekście generalnym podatku, mówienie o tym, że nie podwyższajmy przez kilkanaście lat czegoś, bo przez ostatnie 4 lata poprzedniej kadencji tego się nie robiło, i teraz zostawmy to status quo, no nie trzeba je rozwiązywać. To właśnie Państwo sami, mówimy o tym, że oczekujemy lepszej komunikacji, mniej zatłoczonych autobusów, chcemy więcej infrastruktury tramwajowej i autobusowej, mamy inny naruszaj. Za chwilę będziemy mówić o tym, bo już jest druga narodowa, już się nam nie da dojechać. Będziemy mówili o wykupie gruntu, zresztą to jest już zapisane w wieloletniej prognozie finansowej. Będziemy mówili o tramwaju na Górkę Narodową, bo z czegoś trzeba to sfinansować. Ale oprócz tego, że trzeba to sfinansować, to jeszcze trzeba to otrzymać, szanowni państwo. I pytanie jest, skąd mamy dzielić na to pieniądze? Bo no, miasto się rozwija, to jest normalna rzecz. Jeżeli będziemy mówić za każdym razem, że nie podwyższają podatków, no bo to jest rzeczywiście dobry, ale co mieszkańców, sami jesteśmy mieszkańcami tego miasta, no to stanie w miejscu. Ale z każdym miesiącem, z każdym rokiem będzie coraz gorzej, bo to jest rozwiązanie problemu. Dlatego musimy się zastanowić nad takim procesem, żeby rzeczywiście robić to czasowo, równomiernie, czy zgodnie ze stopniem inflacji, ale proszę też zauważyć na to, że przez kilka ostatnich lat w wielu sferach podatki w ogóle nie były podnoszone. Gdyby można było, gdybyśmy robili to rzeczywiście w kontekście tych zmian, które w Polsce zachodziły, w kontekście zmieniającej się gospodarki, to pewnie dzisiaj byśmy nie mieli takich podwyżek. 15, 20, może nawet 30%. Ale stoimy przed tym i w kontekście właśnie tych zmian musimy się nad tym pochylić. Jeżeli będziemy tutaj wspólnie obrzucać się informacjami typu, że my nie jesteśmy za, bo to uderza mieszkańców, bo w nas uderza nas wszystkich, prawda? My dzisiaj siedzimy w Radzie Miasta, ale nie wiadomo, czy za 4 lata, czy za 2. Będziemy też tutaj się, tak? Też będziemy się poruszać tą komunikacją miejską i jakby to też tak samo w razie też. Tylko musimy się zastanowić też nad tym, żeby te problemy rozwiązywać. A nie żeby, bo jeżeli chcemy rozwijać to miasto, to musimy te problemy rozwiązywać. Musimy sobie powiedzieć, że miasto dzisiaj jest w trudnej sytuacji finansowej. Jeżeli nie będziemy szukać tych pieniędzy, no to niestety to miasto stanie w miejscu i nic tylko platformy robimy. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze kto tu zgłasza? Bardzo serdecznie proszę o matkę. Bardzo śmiechem Pietrus. Panie Przewodniczący, Panie Premierze Radni, Szanowni Goście. Słucham tego, tak z perspektywy kilkunastu lat, jak kiedyś w tych ławach i mogę jedną rzecz powiedzieć. Co do podatków, co do podwyżek,
to chyba nie kierunek tutaj do nas, tak jak zwracał się pan radny Jaśkowie, Wyście, Iście i tak dalej, tylko rzeczywiście tutaj leży polityka miasta, bo to powinno być rozłożone na systematycznie i powinno być to rokrocznie waloryzowane. To, dlaczego nie mamy w lokalach użytkowych, tutaj również, jeżeli chodzi w tej chwili o dzierżawę wieczystą tego właśnie rozprowadzonej płynnie, to chyba nie do nas, natomiast do nas jest o to, żeśmy o to nie zadbali i nie skontrolowali. Co do samych cen biletów, to proszę Państwa, mój kolega, który prezentował stanowisko klubu, jasno powiedział, nie możemy oszukiwać mieszkańców. Jeżeli podnieśliśmy poprzednio, a podnieśliśmy wszyscy, jak tu jesteśmy, bilety i było w tym prawie uzgodnione, że następne podwyżki będą nie większe niż inflacja, to należy to dotrzymać, chyba że się po prostu jakieś trzęsienie ziemi stanie. Natomiast trzeba się zastanowić, czy stać nas na taki tramwaj w Żownicę za 5 milionów? Właśnie może tu trzeba poszukać sprawy. Nie wiem, gdzie on się teraz znajduje. Miał jeździć z Bronowic do Huty. Ostatnio zakrętu przy Bagatelli nie wyrobił i chyba gdzieś pojechał do Europy. Jest prezentowany jako unika. Ja to tak rzucam też do tutaj w kierunku Państwa i też należy pamiętać o tym, że Klub Prawa i Sprawiedliwości liczy obecnie 10 osób. I na pewno nie zależy nam też na tym, żeby nasze krakowskie firmy, tak jak tutaj słuchać było, rozbić, tylko należy o nie dbać. Jestem za tym, żeby holding komunalny utrzymać. Chyba nie tylko ja, Państwo również. Trzeba pamiętać o tym, że w wielu miejscach w Europie Państwa dbają o swoje firmy, o swoje stocznie, a nie tak jak my, nie możemy tego wyprzedawać. A krakowskie MPK ma potężne tradycje. Proszę zobaczyć, tam pracują rodziny, tam są miejsca pracy. Możemy to rozwalić? Oczywiście. Tutaj naszymi decyzjami. Myślę, że te rzeczy należy na spokojnie przemyśleć. Jesteśmy też otwarci na dyskusję. Nie musi być to dyskusja w klubach. Być może należy usiąść wszyscy razem i porozmawiać tu bezpośrednio z panem prezydentem. Po co pan prezydent ma się z naszym klubem osobno spotkać? Niech przyjdzie tutaj i porozmawia z nami. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Panie prezydencie, nie ma żadnego wiceprezydenta. Co mnie niepokoi, sprawa jest ważna. Bardzo proszę pan Poświńczak, był zapisany do głosu. Ja poprzez drugi bieg, więc mogę jeszcze długo, ale wiem, że już niektórzy Państwo mają wyżej sposobów się szybko. Po pierwsze, Dominik Jaśkowicz mówił, że to nie jest tak, że można zostawić to tak jak jest i będzie dalej tak samo rzeczy dobrze, bo koszty wzrastają, stąd trzeba dodatkowych środków. To po prostu jest normalna kolej ekonomiczna rzecz. Są te środki rządu. Albo z budżetu, a podejrzewam, że z budżetu będzie bardzo trudna tylko środkiwność, albo z oszczędności, albo z biletu. Jeśli chodzi o oszczędności, to mi mówił, ja to przypomnę, że dzięki negocjacjom, które przeprowadziliśmy ze związkami zawodowymi, wycofano się z układu zbiorowego, który wprowadziliśmy, znaczy który wprowadziliśmy, już tylko pracownicy MPK mają darmowy bilet i tylko MPK, żadnych innych firmach przewozowych. Z 5,5 tysiąca zeszliśmy na 1300-1400 osób, czyli z 8,9 milionów zeszliśmy do około 2 milionów wydatków. Czy to są oszczędności? Tak, to są oszczędności. Dlaczego daleka rodzina ma prawo do darmowych biletów na wszystko w całym Krakowie? I się okazało, że nic się nie stało. Nawet zaskarżanie tej uchwały nic nie dało. To są oszczędności. Ale takie oszczędności nie skończyły się robić się nie da. MPK. Proszę Państwa,
Ja miałem okazję przy okazji innych działań analizować parę tygodni temu sytuację PK porównawczą z innymi przedsiębiorstwami komunikacyjnymi w Krakowie. Otóż miejskie przedsiębiorstwa komunikacyjne, jeśli chodzi o ilość tzw. wozu czy pociągu kilometrów, jeśli chodzi o ilość pracowników i tak dalej, należy do jednych z najlepszych w Polsce. Ma największą pracę przewozową poza Warszawą, najmniejszy zatrudniony, bo tam są tzw. umowy agencyjne. A jednocześnie ma, i w związku z tym ma bardzo dobre wskaźniki wydajnościowe. Natomiast ma bardzo złe wskaźniki finansowe. My dołujemy polityką finansową, dołujemy do przedsiębiorstw. Ktoś to mówił o ochronie. Ochrona firmy polega między innymi na tym, że stwarza się jej możliwości działania. A my ze względu na to, że sytuacja finansowa jest jaka jest i nie podwyższyliśmy do środków na transport publiczny, tak naprawdę dołujemy płynnościowo, wydajnościowo, efektywnościowo tą spółkę. Efekt tego będzie taki, że ta spółka traci na wartości, mimo tego, że kupuje nowe tramwaje, nowy tabor, czyli tak naprawdę to pogarsza jej sytuację. Bilety. Tutaj Krzysiek Stawowy przedstawił kierunki, myślę, że jeszcze raz podkreślę. Ochrona biletów abonamentowych, szukanie środków raczej w podwyżkach jednorazowych, ale ochrona najmniejszych i szukanie pewnych innowacji, które warto wprowadzać po to, żeby uatrakcyjniać jazdę transportem publicznym. Także ta sprzedaż elektroniczna. I tak to powinno być. Tutaj była propozycja, by nie w próbach dyskutować, tylko dzisiaj na sali. No dyskutujemy. Za chwilę będzie termin na przedstawianie poprawek, autopoprawek i to będzie dyskusja na temat poprawek. My szukamy rozwiązań, bo wiemy, że nie można powiedzieć, nie będzie podwyżek, będzie dobrze. Nie będzie podwyżek, będzie jeszcze możliwe. I to jest na pewno. A rzeczywiście najważniejszą sprawą jest, żeby mieszkańcy nie tylko teoretycznie, ale praktycznie byli bardziej zadowoleni z tego transportu publicznego. Mamy na to szansę, bo sytuacja jest bardzo trudna. Stąd podsumowując, wydaje mi się, że jeżeli chcemy realnie patrzeć na gospodarkę komunalną, czy na transport publiczny, to nie powinniśmy mówić populistycznie, że nie powinny być żadne zmiany. Zmiany powinny być. Natomiast powinny być przemyślane, powinny być efektywne, takie, które w przyszłości przyniosą dodatkową wartość w postaci na przykład lepszej obsługi, lecz większego komfortu mieszkańców jeżdżących tymi autobusami tramwajami. Bez tego tak naprawdę nasza praca będzie jałowa i trochę tak ta dyskusja. Dziękuję. Dziękuję. Pan Piekus, bardzo proszę. Przygotuje się pan sami na taką potrzebę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, jak w sprawach kilku. Jeżeli chodzi o bilety, to ja dzisiaj mówiłem na temat biletu socjalnego dla seniorów i przy tym druku również przypominam, że jest to biały bilet nieistniejący, bo jeżeli 28 osób w ciągu roku kupiło ten bilet, to ten tak jakby bilet nie istnieje. I mówienie o tym, że tutaj jest jakieś wsparcie dla biedniejszych jest fikcją, bo ci najbiedniejsi nie są objęci pomocą socjalną w ramach biletu socjalnego. I dlatego była dzisiaj moja poprawka, może ona nie jest prawnie doskonała, ale liczę na inicjatywę prezydenta, że sprawę naprawi. I ewentualnie prosimy o wypowiedź tej kwestii. Jeżeli chodzi dalej, również ci jednak najbiedniejsi, bo proszę zwrócić uwagę, że mamy jakby dwa rodzaje biletów. Te, które kupują ludzie jako miesięczne, już mówię o rocznych i te, które są jednorazowe i czasowe. I podwyżki praktycznie dotyczą tych jednorazowych i czasowych. Natomiast te praktycznie stają miejsce. Ale kto kupuje te bilety miesięczne? Ci, którzy mają miejsce pracy, którzy mają stabilną sytuację. Natomiast ci, co są biedniejsi, no co? Kupują czas po czasu do czasu jednorazowy, czasowy bilet, a jak nie, no to idą na nogach, czyli mamy niekorzystany tabor. Ja dam przykład Lidia, jeden właśnie emerytów rencistów mi odpowiedział, że biedne państwo ma pod komunikację w 90% wykorzystaną. Takie jest odłożenie taboru w Indiach, dlatego że nie stać na to, żeby puszczać puste przebiegi tramwajów, autobusów. I proszę to rozważyć i uważam, że dalej ta polityka się pogłębia. Dysproporcje między tymi, które stać na bilety, a między tymi, które nie stać na kupno stałego miesięcznego biletu. No po prostu nie korzystają wtedy z miejskiej komunikacji i być może chodzą tylko i wyłącznie na nogi. Druga kwestia, którą tutaj pan przewodniczący Stawowy poruszył, NPK, firma prywatna.
Proszę zwrócić uwagę, że nie można porównywać w tej chwili miejskiej komunikacji MPK, która jest gminną spółką, z prywatnymi podmiotami, dlatego że jest to pewna nierówność podmiotów, jeżeli one startują w przetargu. Miejska komunikacja MPK krakowskiej jest obciążona dodatkowo naszymi obciążeniami de facto budżetowymi. Przecież i tak dawno prezydent przerzucił pewne inwestycje na MPK. Nie jest. MPK do tej pory nie zajmowała się jakby stroną infrastruktury. Zostały wydzielone te spółki, wydzielona ta część albo do miasta, albo do spółek innych prywatnych. Natomiast w tej chwili nastąpił powrót. Miejskie spółki startowały między ośrodki unijne i realizowały pewne przebiegi komunikacyjne w mieście i to też pośrednio wpływa na ich kondycję. Dodatkowo pan prezydent znalazł sposób na dodatkowe zadłużenie się. Bo pamiętajmy, że budżet został maksymalnie zadłużony do tych wskaźników ustawowych i dodatkowo jeszcze, bo taka jest możliwość kodeksowa, nastąpiło zadłużanie spółek miejskich. I to jest też trzeba to mieć pod uwagę, a nie mówić tylko, że prywatne przyjdzie i będzie wygrać, bo będzie rozliczanie. To jest tylko pozorność. Jeszcze, jeżeli chodzi o miejską spółkę MPK, która realizuje przeważającą ilość przewozów, my, tak jak mówimy się dalej prezydent, jesteśmy przeciwni zbywaniu udziałów i sprzedaży spółek komunalnych w tym MPK. Uważamy, że jeżeli to nastąpi, to przyjdzie prywatny, wyssa to, co się da wyssać z rynku i my będziemy odtwarzać to, co tak długo tworzyliśmy przez, można powiedzieć, dziesięciolecie. I tutaj, jeżeli ktoś myśli, że będzie ratował finanse miasta przez sprzedaż spółek, to nie tędy droga. Prędzej czy później za to zapłacimy. Teraz doraźnie oczywiście będzie korzyść finansowa, ale konsekwencji przyszłe pokolenia za to będą płacić. I na końcu, oczywiście nam się wypomina, że nie znajdujemy rozwiązań, że tylko podwyżki, ale trzeba pamiętać, że to państwo jako klub Platformy Obywatelskiej przejęli pewne grube zobowiązania dla budżetu, które dalej oczywiście istnieją. W szczególności chcę przypomnieć... To już nie jest chyba związane z przedmiotem. Ale chcę powiedzieć, ponieważ to wiąże. Bardzo proszę. W szczególności rodą ofiar trapienia. Proszę pamiętać, kiedy państwo nie chcieli przegłosować tej inwestycji, w końcu prezydent rozdzielił tą inwestycję i krok po kroku przegłosowali się tą inwestycję i zapłaciliśmy za nią. A już to, co szczególnie bulwersuje, to hala widowiskowa sportowa, gdzie 30 milionów płacimy. Mówimy o budżecie miasta i o podwyżkach. Nie, mówimy o podwyżkach. O podwyżkach i o budżecie miasta też tutaj radny. Proszę kończyć tak kwestię. I w związku z tym corocznie przez kilkanaście lat 30 milionów złotych trzeba będzie wyłożyć z kieszeni podatników. Być może te podatki na to pójdą. Dziękuję. Dziękuję. Pani przewodnicząca, pani powiedziała, że jeszcze mam potrzebę. Obecnie mam, ale gdyby tak każdy występował często, jak ja i tak długo mówił, to też posiedzenie trwałoby 2 godziny krócej chyba. To taka uwaga. Chciałbym powiedzieć, że my znaleźliśmy się, nie mamy po prostu pecha, że akurat większość z nas po raz pierwszy jest radnymi i musi, można powiedzieć, naprawiać rzeczy, nie wiem przez kogo zaginiony, poprzednią radę pana prezydenta. Jak ja słyszę, że coś było zmieniane od 15 lat, a teraz mamy łupić, że tak to zawsze powiem, wszystkich mieszkańców, dlatego właśnie, że te rzeczy nie były regulowane i wychodzi na to, że rzeczywiście, że wszystko naraz musimy robić, no ale ja nie mogę być ze zdumienia, że coś nie było 15 lat zmieniane, bilety okresowe, a to nawet od 7 lat, to teraz dostajemy w kość wszyscy za to. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Będę się wstrzymał. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Wysoka Rada. Wcale się nie dziwię, że klub PiS dzisiaj występuje z takimi inicjatywami i w obronie status quo, bo to się dobrze sprzedaje. Galeria bije brawo. Ja się nie dziwię, to jest dobra robota. Po prostu dobrze to rozgrywać. Do waszego lidera, do pana radnego
radnego Bolesława Kościoła, który z tego miejsca przed chwilą powiedział, że od kilkunastu lat siedzi w tych ławach, chcę powiedzieć, że tu jestem po raz pierwszy. Chciałam się pana zapytać, panie radny, z całym szacunkiem, poznamy się już 20 parę lat, dlaczego zarzuca pan, że nie ma łagodnego przejścia o stopień inflacji, że się tego nie wycisza łagodnie? A przecież 2010 rok należał do was. Mieliście swojego przewodniczącego Rady Miasta, koalicję z prezydentem, większość w Radzie. Myślicie, że polityka strusia jest najlepsza? Dzisiaj chowacie głowę w piasek dlatego, że to wam się politycznie i PR-owo opłaca. Ludzie biją brawo i dobrze. Natomiast przypomnijcie sobie stare przysłowie, które funkcjonuje w naszym narodzie. Z pustego i Salomon nie naleje. Bardzo dziękuję. Czy ktoś... Szanowni, ja może ustąpię miejsce, bardzo proszę pan Turewski. Szanowna pani przewodnicząca, panie prezydencie, drodzy państwo. Zapewne mniejsza ta dyskusja by była, tylko jeżeli by nie padały takie słowa, że jeżeli podniesiemy podatki od transportu, wieczyste użytkowanie i wiele jeszcze innych, to sytuacja nam się poprawi. Ja pragnę przypomnieć, drodzy państwo, jeżeliśmy dyskutowali w tym samym temacie, jakby podnoszone bilety również na polskie w tym roku, że poprawi się sytuacja NPK, że będziemy wygodniej i tak dalej. Tymczasem co się dzieje? Zawieszone linie, 15 ograniczona i ciągle się to powtarza i tak dalej. Sami państwo krytykujecie przeładowane autobusy, przeładowane tramwaje. Pytam się, czy to w tym kierunku mamy iść? Można podwyższać jak najbardziej, tylko pasażer, mieszkaniec miasta Krakowa, gminy i Kraków powinien to odczuć. Jeżeli odczuje, to będzie inna sytuacja dyskusji na tej sali. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, panie panowie radni, szanowni goście. Tak. Panią radną Podrodzę Malczewską znam od roku 1992. Paweł czas. Natomiast na tej sali są osoby, które o wiele dłużej tutaj są w tych ławach. Mogą wiele więcej powiedzieć, mają jeszcze większe doświadczenie niż ja. Ja pierwsze lekcje, tak jak pani radna, brałem w dzielnicy. Tam się uczyłem samorządności. Nie da się ukryć. Nigdy. Zawsze nam zarzucano, że socjalizujemy. Tak, socjalizujemy. Nasze podłoże, nasze korzenie tkwią w solidarności. W związku, który no, przede wszystkim stawia na socjal. Natomiast proszę jeszcze raz dobrze nie zrozumieć to, co ja tutaj powiedziałem, że winą rady, no również moją, ale również wielu z państwa jest to, że nie przeprowadziliśmy dokładnej kontroli, jeżeli chodzi właśnie to, co mówił kolega Jerzy, to, co mówili moi koledzy. Dzisiaj, proszę państwa, na pewno byłoby to łagodniejsze. A oprócz tego, przypomnijcie sobie państwo, były lata prosperity. I wtedy Klub PiS cały czas mówił, nie zadłużać miasto. Chować do tej kasy. Tak, na tego 7 lat chudych, 7 lat tłustych. Dzisiaj nie mieliśmy tego kłopotu. Oprócz tego, proszę państwa, wiecie bardzo dobrze, zresztą złożyliśmy też odpowiednie projekty uchwały i rezolucje, że polityka, która idzie z Warszawy, dla nas samorządowców, nie tylko tu w Krakowie, ale w całej Polsce jest w tej chwili zabójcza. Tak się stało, że mam kontakty z wieloma samorządowcami. Mają takie same problemy jak my. Myślę, że to nie przypadek było, że powiedziałem tutaj, że tutaj panowie pan prezydent Jacek Majkowski. To chodzi również o naszą oszczędność czasu.
Być może tutaj na tej sali byśmy więcej załatwili wtedy. Z całym szacunkiem oczywiście dla pana wiceprezydenta Czwiela, który jest oczywiście tutaj podlega ten temat, który w tej chwili dyskutujemy. Ale być może byśmy więcej uzgodnili w pewnym rzeczy. Wcale nie trzeba być w koalicji, żeby się w pewnej sprawie dogadać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jeszcze sobie pozwolę jedno zdanie, tak a propos dzisiejszej dyskusji teraz. My ciągle mówimy o podatkach i mówimy o dobrodziejstwie gminy i cały czas, no nie chcę powtarzać tego, co mówiłem wcześniej, w momencie, kiedy domagamy się partycypowania gminy w bardzo dużych wydatkach, musimy w jakiś sposób brać pod uwagę to, że te pieniądze to nie jest manna z nieba, tylko trzeba w jakiś sposób je pozyskiwać. Co dla mnie jest osobiście niebywale bolesne. Chciałam jeszcze odwołać się do pana Pietrusa, tak jak po korzeniu, który powiedział pan poseł, że każdy z nas tutaj przez jakieś korzeni. Jakoś jak mi zawsze dotyka, to jak pan mój kolega ulubiony Pietrus mówi o tym, że jak przyjdzie prywatny, to nas wyssie, jak przyjdzie prywatny, to nas zabije, zabierze. Jakoś cały czas mnie to niebywale boli. Mówimy tutaj o korzeniach, w związku z tym moje korzenie mają zupełnie inne doświadczenie w sprawach tego, co może zrobić prywatny dla kraju, dla miasta i dla innych ludzi, których zatrudnił. Nie będę rozwijała wątku przed tygodniem przedsiębiorczości światowej. Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Bardzo proszę, pan Pietrus. Panie przewodniczący, panie prezydencie, nie będę się do tych słów odnosił, bo nie was co innego powiedziałem, a pani przewodnicząca co innego zrozumiała, ale to już jej problem. Chciałem tutaj jeszcze powiedzieć o jednej kwestii, dość istotnej. Radni Poznania, tak jak tutaj my zajmujemy się tematem podwyżek i uchwalili podwyżki biletów miejskiej komunikacji w ostatnim czasie i konsekwencje oczywiście przewidywali, że osiągną dochody wyższe o 300 tysięcy złotych za pół roku. Skutek był taki, jest skutek taki, że po miesiącu wrześniu jest 700 tysięcy mniej wpływu do miejskiej kasy. Głos mieszkańca Poznania po prostu jest taki. Pokazaliśmy gest Kozakiewicza radnym, prezydentowi. Przesiadamy się na samochody, na nogi, na rowery. Dziękuję. Proszę. Bardzo proszę, czy ktoś jeszcze z Państwa? Nie widzę. Czy ktoś z Państwa ze strony pana prezydenta? To chcę bardzo proszę. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Przepraszam, byłem prezydenta cały czas na podglądzie. W związku z tym uczestniczyłem, ale kiedy pani przewodnicząca zajmowała mnie na tym razie. To co? Dziękuję. Pan się z nią proszę, a to było też miło. A czasami są inne obowiązki również. A poza tym trudno przewidzieć czas procedowania przed Wysoką Radą. Proszę Państwa, chciałbym się odnieść do niektórych, może nie kwestii szczegółowych, bo tak jak informował mnie pan dyrektor Sapoń, pewnie będzie to i przedmiotem poprawek, może i autopoprawki pana prezydenta. Chciałbym uprzejmie zwrócić uwagę Państwa na niektóre fakty, z którymi mamy do czynienia i z czego wynika ta propozycja. Otóż, proszę Państwa, porównałem lata 2007-2012 w zakresie niektórych elementów związanych z funkcjonowaniem i kosztami funkcjonowania transportu publicznego w Krakowie. Chcę powiedzieć, że od roku 2008 nie możemy już mówić o kosztach MPK wyłącznie, tylko mówimy o transporcie publicznym z uwagi na fakt, że w roku 2008 pojawił się kolejny przewoźnik, jakim jest firma Mobilis, która około 8-10% realizuje przewozy komunikacji autobusowej i została wybrana w drodze przetargu. Dlatego też porównuję lata 2008 i 2012. Państwo mówicie o stagnacji czy braku rozwoju transportu publicznego, oczywiście nie wszyscy, bo pan przewodniczący Kośmider tutaj podkreślał, jak rozwija się transport, jaką ma pozycję w układzie kraju transport publiczny
Krakowie. Otóż chcę powiedzieć, że w latach 2008-2012 praca przewozowa, a więc oferta dla mieszkańców, wzrosła o prawie 2 miliony wozo czy pociągokilometrów w autobusach wozo, tramwajach, pociągokilometrów. W 2010 roku oddaliśmy linię tramwajową ponad 4 km do Płaszowa. 17 listopada oddajemy linię tramwajową o długości ponad 5 km do największych osiedli mieszkaniowych Krakowa, tak w tej chwili można powiedzieć, oraz największego źródła potoków pasażerskich, jaki jest kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego. 17 listopada ta linia zostanie przekazana do eksploatacji. To dodatkowa praca przewozowa, to dodatkowe koszty, to dodatkowy tabor. Przy okazji powiem, panie przewodniczący Kosioł, że ten tasiemiec 40-metrowy jeździ codziennie, jeździ na linii 4. W tej chwili sprawdzałem, wchodząc na salę, rozmawiałem z panem prezesem Kuszkiem. W tym samym okresie 2008-2012 i na to chciałbym zwrócić uwagę Wysokiej Rady, wszystkich państwa. Wydatki z budżetu miasta w tym okresie wzrosły o 93 750 000 pomiędzy rokiem 2008 a 2012. Natomiast wpływy z biletu w tym okresie wzrosły o 49 milionów złotych. A więc kiedy w 2007 roku stopień pokrycia kosztu transportu publicznego z wpływów z biletów wynosił 74%, to w roku 2012 dzięki podwyżce, która tutaj jest, przepraszam, wypominana, sięgnął 63%. I w roku 2012 do transportu publicznego z budżetu miasta musimy dopłacić 151 750 000. Kiedy w roku 2007 dopłacaliśmy 67 milionów. Proszę porównać rozwartość, jaka następuje. I w roku 2008 92 miliony złotych. Proszę państwa, po prostu budżetu miasta nie stać na to, aby dalej dofinansowywać utrzymanie tej oferty przewozowej, która w tej chwili jest oferowana przez miasto mieszkańcom i tym, którzy odwiedzają na nasze miasto. I proszę zwrócić na charakter miasta, na strukturę korzystających z transportu publicznego i proszę nie porównywać wprost Poznania z Krakowa. Naprawdę Kraków odwiedza dodatkowo 9 milionów 600 tysięcy turystów, którzy korzystają głównie właśnie z biletów jednoprzejazdowych, dwuprzejazdowych, a więc pojedynczych biletów. Natomiast dla mieszkańców miasta stworzony jest system biletów okresowych, jak również specjalne tak zwane ulgi gminne, czy opłaty gminne. A więc proszę państwa, nie stać nas na to, żeby dopłacać więcej niż 150 milionów złotych. Jeżeli będziemy dopłacać więcej, to musi być kosztem czegoś. Kosztem inwestycji, które zmniejszamy w roku 2013 w stosunku do roku 2012 o 100 milionów złotych, to niezamknięty i niezbilansowany budżet oświaty w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych, czy wreszcie niezbilansowany budżet w zakresie transportu publicznego mniej więcej też w granicach 70 milionów złotych. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę państwa na jeden szczegół. Otóż w 2006 roku Gmina Miejska Kraków podpisała umowę na świadczenie usług w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. To jest umowa cywilno-prawna, z której wynikają określone obowiązki obu stron umów, które się mówiły. Z jednej strony oferta, którą się świadczy, a z drugiej strony wyliczony koszt w oparciu o waloryzację tego kosztu ze względu na ceny rynkowe rokrocznie i określona kwota za te usługi. Nie płacąc pełnych zobowiązań w stosunku do MPK, MPK musi zaciągać kredyt. Zaciąga na miesiąc listopad, na miesiąc grudzień i w związku z tym
Nie, jeżeli gmina nie wywiązuje się ze zobowiązań finansowych, naliczane są odsetki. Za rok 2012 mamy naliczone odsetki w wysokości 3 milionów złotych dodatkowo. W związku z tym nie powinniśmy dopuszczać do sytuacji utraty płynności finansowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. I jeszcze o jednej rzeczy powiem. Otóż MPK nie finansuje inwestycji miejskich, realizując jako beneficjent zintegrowany system transportu publicznego. Po pierwsze, zapłaciliśmy 50% wartości inwestycji, a po drugie zapłaciliśmy wydatek w wysokości netto, a nie brutto, bo podatek VAT mógł być odprowadzony. I inwestycja 490 milionowa kosztuje miasto niecałe 100 milionów złotych. I te 100 milionów złotych w postaci dokapitalizowania, a więc nie zaciągania długu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. I nie proszę tu nie tworzyć mitów, że my zadłużamy spółki w sposób niekontrolowany. I nie wiadomo, jakie zadłużenia są. Spółki realizują tylko zadania wchodzące w ich zakres. Jedynie MPK, budując drogi, otrzymuje dokapitalizowanie. I o tym Wysoka Rada wie, bo to wszystko jest zapisane w wieloletniej prognozie finansowej. I proszę to wziąć pod uwagę. Natomiast MPK na zakup taboru zaciągnęło kredyt EBI w Europejskim Banku Inwestycyjnym. I ten kredyt jest gwarantowany umową przewozową. I jest to dodatkowy aspekt dbałości o to, ażeby po prostu MPK miało płatne całości zobowiązania finansowe, żeby zachować płynność finansową. Bo to jest niezwykle istotne i niezwykle po prostu ważne. Kwestia, które tutaj były poruszane, na temat inwestycji już odpowiedziałem, obciążeń spółek i tak dalej. I dodatkowego zadłużenia. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że ja nie słyszałem o takiej propozycji, ażeby prywatyzować MPK. Nie słyszałem o takiej propozycji. Skoro wywołujecie Państwo taki temat, pewnie będziemy rozmawiali na ten temat po prostu indywidualnie. I w związku z tym, poza tym jeszcze padła tutaj taka uwaga Pana Przewodniczącego Koziora, że dlaczego nie prowadziliśmy polityki kierunkowej, długoterminowej na zasadzie podnoszenia wskaźnik inflacji rok rocznie. A co ja Państwu zaproponowałem w listopadzie czy grudniu roku 2011? Właśnie to, żebyśmy podjęli uchwałę wieloletnią, że rok rocznie podnosimy ceny taryfy, czy kształtować będziemy taryfy o podnoszenie o wskaźnik inflacji. Ale Wysoka Rada odrzuciła tę propozycję. W związku z tym na dzień dzisiejszy przedstawiam brutalną, rzeczywistą prawdę o sytuacji finansowej w zakresie finansowania transportu publicznego. Jeżeli chcemy utrzymać tą ofertę przewozową i jeżeli nie chcemy zadłużać miasta, jeżeli nie chcemy robić to kosztem oświaty, inwestycji jeszcze innych działów funkcjonowania miasta, to uprzejmie proszę o pozytywne rozważenie tych propozycji, oczywiście przy zmianach, które Państwo zaproponujecie indywidualnie w zakresie poprawek i ewentualnych autopoprawek prezydenta. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję. Pan Gosia Radwocen chciałby się odnieść do wypowiedzi Pana Prezydenta. Proszę bardzo. Pani Przewodnicząca, Panie Wiceprezydencie, Panie Prezydencie, Szanowni Goście. Wygląda, Panie Wiceprezydencie, że Kraków to krasnoludki zadłużyły. Że Pan Prezydent Majchrowski, obejmując stanowisko Prezydenta Miasta Krakowa, przez ten okres czasu, a wiemy kiedy, ile kadencji temu, po prostu rozwiązał świetlisty po prostu Kraków. Chciałbym jedną rzecz powiedzieć. Z tego miejsca. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Wyszła pierwsza sprawa dotycząca właśnie, że nie ma polityki, jeżeli chodzi o właśnie płynne sprawy związane z obciążeniem w wielu dziedzinach, w naszym mieście, przy lokalach użytkowych. Tutaj na tej sali
myśmy dyskutowali na temat, jak może być różnica, że jednemu się 1000, to zresztą mój kolega powiedział przed chwilą, w tej chwili to samo się dzieje z użytkowaniem wieczystym. Gdyby była wieloletnia polityka na początku prezydentury pana prezydenta Majchrowskiego, to dzisiaj rzeczywiście byśmy byli inaczej postrzegani i inaczej byśmy stali. Natomiast proszę Państwa, ja jeszcze raz podkreślam, to nie jest tak, że jesteśmy w zapaści całkowitej. Myślę, że Kraków w życiu nie zbankrutuje. Natomiast, żeby to zrobić, to trzeba rzeczywistych posunięć, rzeczywistych oszczędności. I tak na koniec, panie wiceprezydencie, o tej brzdownicy. Choroba jeszcze jakoś nie mogę jej trafić, ale wezmę sobie, zrobię kalendarz, kiedy ona przejeżdża. To tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, myślę, że można zamknąć dyskusję nad pierwszym czytaniem roku 1004. Stwierdzam, że rada była pierwsze czytanie, wprowadzam termin autopoprawy na dzień 19 listopada, godzina 15. I ostateczny termin zgłoszenia poprawek na dzień 20 listopada, godzina 15.